Witam was tutaj, cześć, czołem z noż. Zapraszam was na kolejny odcinek z Disco na PlayStation 4 Snowfall. No, i tym razem będziemy... O, jakiś powrót. Mamy nasze lotnisko, które budowaliśmy w ostatnim odcinku, jestem naprawdę z niego zadowolony. Dziś postaram się zrobić krótki odcinek i dzisiaj też będzie live, albo już był live, nie wiem jak to wy tam macie. Kiedy się pojawia ten samolot, tutaj trochę dziwnie podchodzi do lądowania, bo on tak właściwie to wtarga za ten drugim, zobaczcie. Tak idzie, co tu się właściwie wyprawia. Przestrzeniam się w ogóle trochę czas. Czy one tutaj dwa na raz wylądowały? I czy one właśnie się dowiadą? A nie, jednak nie. Jednak jakaś tam skromna logika w Skyscanners pozostaje. Dobra, tak czy siak, dzisiaj się tutaj zajmiemy. Dzisiaj jest live, albo już był. Kto to wie. Tak. Wy głosowaliście w ankiecie właśnie. Zaraz zobaczę, jakie są ostateczne wyniki, ale z tego co pamiętam, nic się nie zmieniło. Dobra, ustalmy, że się nic nie zmieniło. Nie dało się tego zmienić. Patrzyłem wczoraj. Budujemy dalej kolej. Dalej pociągi będą tutaj jeździć po naszej dzielnicy. I tak też głosowaliście i tak też teraz tutaj będziemy robić. Więc tak. Mamy tutaj nasze te pociągi obecnie. I kolejna stacja w teorii powinna być gdzieś tutaj. Jest to trochę dalej niż zazwyczaj budowaliśmy, ale sądzę, że nie powinno być aż tak źle. Więc tak, jedna stacja będzie tutaj. Jedna stacja na miejscu będzie tutaj, gdzie już są trochę zabudowania, a na tym przez chwilę zajmiemy. Kolejny, ale i tak będzie zadowolenie z tego. Dobre. Kolejny będzie gdzieś tutaj. Ta. Ziemią. Tu będzie kolejna stacja. No i kolejna będzie... gdzie? Kolejną stację bym chętnie tutaj gdzieś wstawił. O, i się nawet mieści. O, no to tu będzie kolejna i kolejne będą jeszcze tutaj na granicach. Dobrze, po pierwsze przejdźmy sobie te wszystkie nasze stacje i je wyłączamy z pociągów między, no wiecie jakich, z międzymiastowych pociągów, bo one tutaj będą tylko i wyłącznie na naszych pociągów, więc tutaj nie ma nawet co liczyć na jakiś tam ekstra pociąg, chyba to zrobione. I teraz najtrudniejsze, czyli podłączyć to wszystko ze sobą tunelami. I tak, z tego co pamiętam, czekajcie, gdzie to jest, gdzie jest ta nasza, o! Tutaj mamy zestawiony tunel na dalszą rozbudowę, która tutaj, o, tutaj nastąpi. I tak, wyłączmy sobie linie pomocnicze i to też. I sobie tu zróbmy, nie, tutaj po pierwsze, ty jedziesz sobie tutaj z tunelu, wyjeżdżasz. I tu wyjeżdżasz, okej, okay, dobra. No i teraz trzeba jakoś to ładnie podłączyć, aby ten pociąg na tutaj w ogóle nie zaświdował. No i to może być trudne. To może być, that can be not really difficult to do. Czy tu się w ogóle da? Nie, no da się jakoś zrobić wyjazd. Co nie? No dokładnie. Tylko jak? Okej, dobra. Kurde. Wybórz to pod ziemią, a nie tylko na ziemi. Teraz problem z tym budynkiem, że się usunął. Wybórz jeszcze raz to. Mówię, że się da. O, i tak się da. Świetnie. I to sobie podłączamy. Dobra. To mamy zrobione pierwszy fragment, jak widzicie to nie jest, to nie należy do najłatwiejszych rzeczy tutaj budowanie tych tunelów, bo to jest takie, właściwie można nazwać takie metro pociągowe, które tutaj sobie jeździ. Co prawda linie metro my też tutaj mamy, no dokładnie, na przykład tutaj jest ta stacja jedna, ale wolę też budować pociągi, tak, bo jednak pociąg to o wiele więcej ludzi zabiera i pociąg ma trochę dłuższą zazwyczaj też nitkę swojej komunikacji. Dema. Stąd byś sobie dojechał tutaj. Wyburzysz nam tutaj przejście dla pieszych, co jest karygodne, ale na szczęście przejście dla pieszych można sobie całkiem szybko budować. Bo dzisiejszy odcinek jest też jednym z tych odcinków, który jest zupełnie inaczej nagrywany niż wszystkie jej poprzednie. Możecie później napisać, czy tak wolicie, czy nie. Okej, dobra, słyszę, że już mam jakieś... że nie jestem sam w moim nagrywaniu. Fajnie, bardzo fajnie. A ja dopiero co dopiero zacząłem nagrywać. No, starajmy się, żeby to w miarę... Zaraz będę musiał zrobić po prostu przerwę sobie. Krótką przerwę mam. Chociaż jak tak myślę teraz sobie logicznie, to nie będzie krótka przerwa, jak choinkę ubierać na święta. Dobra, no to mniejsza z tym. Tak dam to najwyżej jutro. Najwyżej tak. Zobaczymy coś tam jeszcze. Ważne, że już zacząłem nagrywać, to znaczy, że będę musiał skończyć nagrywać, co nie? Jak to się mówi, jak ma się już początek, to musi być już ciąg dalszy.
Dobra, tutaj jak sobie dojedziesz, no w miarę, tutaj jest lekkim zakrętem. Okej, tu jest całkiem dobrze. Dalej, tu jest problem, bo jest park. I tu chyba go się nie da ominąć. Da się. Ale nie wiem, czy do końca mi się to podoba. Może lepiej nie. Jeśli już coś mam tutaj zrobić, czekaj. Wejdź tutaj, w ustawienia. Tutaj to przesuń. Tu, tu i to tu w dół. Daj to w dół. Daj. O, dobra. Wchodzi w dół. No i stąd będzie jechać do tej stacji, która jest tutaj, bo chciałem sobie to już zrobić teraz. Sobie te wszystkie podłączenia podziemne. Jedziesz sobie stąd. Tutaj, czekaj. Okej, tu mamy tunel jeszcze metra. Oczywiście no, stoi otworem w budowie pociągów. Widzę, że trzeba było puścić. Trzeba było puścić pociągi wyżej niż metro. To jest akurat bardzo logiczne, co nie? To jest logiczne, że metro jedzie płycej niż pociągi. Oczywiście, no widzę, że oczywiście. Dobra, i tu stąd ostatnia stacja to jest to tutaj. Tym się oczywiście będę jeszcze zajmować później, bo nie jestem w stanie tego budować teraz wszystkiego. Stąd, tutaj, czekaj. O, dokładnie, przejedziesz sobie dołem. Gdzie jest nasza stacja? Nasza stacja jest gdzieś mniej więcej, no bo, czyli tu się podłączy. Dobra, i za chwilę będzie ciąg dalszy. Dobra, wracając do tego, co tutaj nagrywałem. Pójdźmy sobie teraz naszą linię pociągową, aby jechała dalej. I tak, skąd ta nasza, bo to jest ta nasza niebieska linia, skąd ona tutaj wyjeżdża? Okej, to jest ogólnie po tej dzielnicy jeździ, to sobie to wybłóżmy ją. Trochę na pewno będzie ludzi niezadowolonych, w sumie aż tego się to nawet nie dziwię. I teraz będziesz sobie tu po prostu jechać dookoła, tak jak ją tutaj puściliśmy przed chwilą. O, dokładnie, na pewno ludzie będą zadowoleni w niektórych miejscach. Trzeba jeszcze biura poustawiać, aby trochę ludzi się powynosiło i nie było aż takim wielkim hałasie. I to tak mniej więcej. Tak teraz jak myślę, to może przyciągniemy już tu do końca. Czyli stąd. Ej, my mieliśmy jeszcze niedawno naprawdę dużo forsy. To pewnie dużo dworców, które postawiliśmy. Tak, to pewnie o to chodzi. Dajmy sobie jeszcze jeden dworzec gdzieś tutaj. Czekaj, gdzie? Czekaj. Ja mam tutaj lepszy pomysł. My tu sobie postawimy trochę większy dworzec. O, dokładnie. Tu będzie duży dworzec. Czemu? Pomyślcie logicznie, później się zapytajcie. Tutaj sobie postawimy większy dworzec, aby trochę tu już nam większa komunikacja jeździła. Raz, pociągi. Dwa, metro. No i oczywiście kolej jednoszynowa, która w przyszłości będzie tutaj na pewno jeździła. To jest nasza linia metra, która tutaj jeździ. O, dokładnie. Będzie miała tutaj po prostu stopa. Czekaj, nie, nie. Nie, czekaj. Bo to będzie tutaj źle wyglądać. Okej, okay, dobra, to wyburzone. I stąd będziesz tutaj sobie zakręcać po prostu. Dobra, jedziesz pod. Widzę, że masz problem z wyjazdem jeszcze. Co to tak głęboko było? Ciekawe. Naprawdę. Czekaj. Chyba tutaj coś tu już jest nie tak. Dobra, stąd tu. I tu się nie chcesz podnieść. Czemu? Wiem, że nie ma czemu, ale czemu? Bo nie ma czemu. Dobra, daj tutaj zakręt i tutaj, dobra, dotąd podłączone. Tu jest taki skromny zakręcik, który bym trochę bardziej rozskromnił i zrobił, żeby to w ten sposób bardziej wyglądało. I tak. Po pierwsze, ty tu masz przystanek. Po drugie, ty tu masz przystanek. Po trzecie, nasza ta jasna linia też ma tu przystanek, stację właściwie. I ta druga jasna też bym ją chętnie tutaj złapał, ale widzę, że lekki z nią jest problem. O, jest. A nie, bo... Kurde, stąd nie możemy jej przyciągnąć. O, jest. To jest ona? Tak, to jest ona. Dobra, no i stąd będziesz mieć przystanek jeszcze w drodze powrotnej. Dobra. To mamy zdobyne. Możemy włączyć już start. Start nagranie. I stąd z kolei będzie jeszcze dalej... O, zdobyłem znowu forsę. Kolejna stacja powinna być tu, ale tutaj nie ma jej siłą rzeczy, jak postawić na wodzie. A z kolei tutaj będzie dosyć blisko tej stacji.
Więc ten może sobie tutaj będzie rzeczywiście trochę tego mniej. Dobra, na razie będzie do tamtej dojeżdżać. Jak będziemy coś dalej myśleć o jakiejś rozbudowie w tej dzielnicy, bo i tak popyt jest na razie nasz wielki, to wtedy pogadamy. Natomiast tak, czemu ja tutaj to dałem takie wielkie i czemu tu nie wyłączyłem pociągów między, no wiadomo jakich. Zaraz wszystko wytłumaczę. Wszystko po kolei, spokojnie. No ma tutaj to podnieśmy, o dokładnie, stąd. Czekaj. Stąd tutaj. Tu widzę, że jest problem lekki. I stąd tutaj, dobra. No i tak, zaraz z tym się zajmiemy. Nasza fioletowa linia, jak idzie sobie tu dalej. Dodaj przystanek, już mogę zrobić? Tak, okej. Okay. Jedziesz sobie tutaj dalej. Tam będą się przeszedł z kolei do metra, jakby coś. No i ty sobie już tutaj będziesz wytaczać spokojnie tą linią. Poprzez tutaj tych ludzi, co tutaj już mieszkają. I nie tylko. Tak, bo jak to mówi, jak to powiedziała jakaś osoba, miasto nie budowane przez wizjonosza z mega komunikacją, to nie jest miasto wizjonosza. Dobra, tutaj i czekaj, czy tu się postawiła stacja? Nie, nie postawił się przystanek. Tutaj i tutaj. Dobra, to mamy zrobione. Kolejne. Tutaj, stąd, zamiast podłączenia do naszej sieci tutaj ogólnej, tej kolejowej. Co nie? I oni tutaj będą mogli sobie wjechać. Zjechać właściwie. Jakby jakiś pociąg ten międzykolejowy i takie tam chciał z tego skorzystać, to proszę bardzo, czemu nie? Znaczy tu się to podniesie bez jakichś wielkich problemów. Nie. Bez wielkich problemów City Skylines też. Proszę cię, to nie ta gra. City Skylines i brak problemów. Jasne. Oczywiście. Marzenia są. Marzenia zostaw sobie tam u siebie w głowie. Realia, włącz grę. Dobra, zróbmy sobie tutaj zjazd. O, dokładnie. I stąd tu sobie zrobimy jeszcze jakiś tam jeden wyjazd. Nie, za mały. Dobra, rozumiem. Taki i tutaj do góry. Raz, dwa, trzy. Cztery. O, dokładnie, bardzo dobrze. Wolałbym, żeby trochę inaczej to wyglądało, ale widzę, że nie jest tym problem. Dobra, to ma 3. Podjazd. I stąd będzie dotąd. I tutaj dotąd. Okej. Okay. Dobra, jakby coś, możecie z tego skorzystać. Jakbyście mieli taką potrzebę. Stąd zrobimy wam jeszcze jeden tor. A mianowicie tutaj do zjazdów. O, dokładnie. Dobra, no i to sądzę, że jest już całkiem dużo. Tu jedzie nasza żółta linia, co prawda. Do lotniska, ale do lotniska mają tutaj już metro, więc nie będziemy się zajmować. Kolej jednoszynowa zaś będzie tutaj i tym się też możemy teraz zająć, bo tu jest kompletna przebudowa tej części. Jest! Zobaczcie! Mały popyt się pojawił na ludzi. W końcu, a długo czekaliśmy na to, ale jest. Coś tam się ludzie chcą budować. Dobra, tak, tutaj oczywiście ludzi nie będzie, bo tu musi być wyciszenie. Więc tutaj stąd niestety musimy po prostu ludzie wyrzucić. Czekaj, daj tu pędzel. Pędzlem będzie prościej trochę. O, dokładnie. Tu będą biura. I poczekajcie, bo wszędzie, gdzie postawiliśmy teraz te nowe dworce, nawet na przykład tutaj, to my musimy zrobić im tutaj dojścia dla pieszych, aby oni mogli z tego dochodzić tutaj z dwóch stron, jakby coś. Bo ja sądzę, że jednak jak mają dojście tylko i wyłącznie z jednej strony świata, to jest tak trochę połowicznie fajnie. Natomiast jak mogą dojść z którejkolwiek strony świata, to wiecie, to już jest sobie lepiej. Dobra, czekaj, dajmy sobie tu dojście. Jak to nie zrobisz? Nie zrobisz? O, dokładnie, zrobisz. Tutaj mamy to zrobione. Czekaj. Stąd z kolei dajmy sobie tutaj dojście. Tutaj będzie dojście, tak, o, dokładnie. Tu kolejna stacja jest, o, dokładnie, tutaj. I tu już niektórzy ludzie zaczęli marudzić, bo oni tutaj długo mieszkają. To już są, jak to niektórzy mówią, staruchy. I oni mogą rzeczywiście już tutaj chcieć to... No wiemy wszyscy co chcieć. Chcieć się wyprowadzić albo chcieć tego co mieli wcześniej. I tutaj z tymi producami już nie ma problemu. Dobra. To teraz tylko sobie powyburzamy nasze biura, które tutaj były. Domki, które tutaj były. Ale już ich tutaj nie będzie, bo będą biura.
Dobra, to tak, tutaj, 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 tutaj. Tutaj, do tego parku właściwie możemy sobie zrobić. A dokładnie. I średnim pędzlem sobie to załatamy, tą dziurę. Co zrobić, aby się bardziej tutaj ludzie chcieli budować? Jakieś parki, tu możemy za chwilę jakieś nowe poustawiać, ale to tym za chwilę. Tu możemy sobie, o nawet tam widzę, że całkiem ładnie się wyburza. Dzielnice, fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, no i tak, wy tutaj zrządziliście, ty tu zrządzisz dokładnie, że jeszcze ty masz problem. Więc proszę bardzo, macie problem, to jeszcze was tutaj też nie będzie. Dokładnie. Dworzec tutaj może rzeczywiście był później, ale on tutaj teraz już będzie. Dobra. I tak, tutaj na razie nie i tu wam też zbytnio na razie to nie będzie przeszkadzać. I tak, z kolei, już wracając z naszej kolei jednoszynowej, musimy wybudować tutaj nową część. Mamy 16 minut odcinka, bo tak się zastanawiam, kiedy skończyć. Ale sądzę, że to nam się powinno już tutaj udać stworzyć, bo tak, mamy tutaj naszą tą kolejkę, o dokładnie, tutaj pokaż. Z której korzysta tam, no, parę osób, powiedzmy. A dokładnie. Ogólnie chciałbym usunąć tą linię, żeby tutaj się zatrzymywała. Wiecie czemu? Bo jest tutaj, ta linia jest bardzo, ale to bardzo, no, jakby to powiedzieć, zajęta. A mianowicie jest dużo z niej, bardzo ludzi korzysta. I chciałbym, żeby korzystali z naszej kolei tej drugiej. Dobra, usuniemy tutaj ten jeden przystanek. Zobaczymy. Tak, ja jeszcze usunę jakąś inną linię. Jakąś różową. Skąd ta różowa jechała? Musiała jechać tą samą drogą, ale... Kurczę, czekajcie, bo coś już zepsułem. O Boże. Gdzie idzie ten tunel? Tunel jedzie tu. Nie ma nigdzie tej gałęzi tutaj? Nie widzę. Dobrze, jedzie. Jedzie i dotąd. Może jakaś linia po prostu zniknęła teraz. No nie wiem, dobra, na razie nie ma ludzi, więc nie powinno być aż tak. Która linia ma tu problem? Chyba wiem, która. Ogólnie tu jest dużo tych linii. Tu jest strasznie dużo tych linii komunikacyjnych. Skąd wyraz? Zaraz. Wy tu jedziecie. Okej, dobra, to w miarę jeszcze zrozumiem. Jednak moje pytanie jest, czemu tu jest was aż tak bardzo dużo? Dobra, zróbmy sobie tutaj ten zakręcik, zobaczymy, czy to wam cokolwiek pomoże. Proszę bardzo. Jakby coś, ale tak. Jaki wy tu macie, kurczę, problem? Dobra, czekaj. Ta zielona to chyba w ogóle nigdzie nie jedzie. Dobra, to usunęliśmy. Okej, dobra, nie wiem co tu się po zepsuło. Ale mam nadzieję, że teraz... O, dokładnie, to chciałem zobaczyć. Miliony ludzi teraz z tego będzie korzystać. Dobra, zobaczmy, gdzie jest nasz najbliższy pociąg. Czekaj, idzie. Bo on ma też ogólnie jakoś tam całkiem ładną 180 ludzi zabiera. To prawie tyle co pociąg. Pociąg zabiera 200, dobra, nieważne. Dobra, no i tutaj widzę, że całkiem ładnie się zapełniają ludzie. I trzeba będzie nawet powiększyć to. Okej. Dobra, zwiększmy o dwa pojazdy, może im się to przyda. Czy tu się pojawi pojazd? Chyba nie. Chyba z tego co... Dobra, jedną rzecz, którą chciałem już tutaj zrobić, jest oczywiście... Tak, bo tu postawiliśmy już ten duży dworzec. I z tego co widzę, to z niego rzeczywiście trochę ludzi korzysta. Może pociągów tych międzymiastowych mało. Ciekawe czemu. Ale reszta już tak trochę bardziej. Takie pociągi międzymiastowe. Możemy się z wami dogadać w jeden krótki sposób. A mianowicie, czekaj. Czy tu? Nie, no bo tutaj nie, tu nie. Tu wydało się zrobić. Tu do góry byś sobie pojechał. Tu byś sobie prawie że zawrócił. I tu byś sobie zjechał. O, dokładnie. Jako tako by tutaj to mogło sobie się tutaj poprzejeżdżać. Dobrze, wracając do odcinka, no udało mi się nie kolejnego dnia, a nawet trochę wcześniej. Ale wróćmy do tego, co jest ważne i ważniejsze. Czemu tu jest taki wielki pożar? Halo? Halo, centralo. Katastrofy wyłączone.
Jednakże to nie zmienia faktu, czemu tu się wszystko fajczy. Wiecie co, może w te helikoptery zainwestujmy. Bo nie jestem przekonany, czy my je tu w ogóle mamy w tym mieście. A takie helikoptery się przydają ogólnie. Skromnie, żebym powiedziawszy. No bo czekajcie, ściszę sobie trochę radyjko. No dokładnie, jest za głośno. I przechodzimy już, nie wspominając dalej, do najważniejszego. Pomijając to, że jest popyt. I chyba go wykorzystujemy, mam nadzieję, okej? Okay? Czekaj, czy gdzieś są wolne spoty dla budynków? Tu są wolne spoty na pewno. Tutaj nie ma. Tutaj. No jakieś jako takie gdzieś tam mogą się znaleźć. Możemy tutaj wam jeszcze dać trochę wolnej przestrzeni i będziecie się mogli budować. O, tu obok właśnie naszego nowego lotniska, które jest jednym z najbardziej zbagowanych lotnisk. No to też jest zbagowane, ale mniejsza z tym. Dobrze, przyspieszę sobie czas. Bo ja zacząłem znowu grać. I tak, już bez żadnych tutaj gadania. Musimy przebudować ten węzeł i ja go będę jeszcze przy nim kręcić później. Natomiast tak. Zacznijmy sobie od zrobienia pauzy. Mamy trochę forsy, więc powinno nam wystarczyć spokojnie forsy. Z tego co widzę, jadą tędy dwa pociągi. Jeden pociąg jedzie tutaj. I gdzie on tak właściwie jedzie? Ten różowy. Różowy jedzie tędy. Co? Czekaj, a ten niebieski skąd się bierze? Okej. Okay. Czyli różowa linia i niebieska linia jadą tutaj do przemysłu i później wracają, prawda? A żółta linia jedzie na lotnisko. Dobrze, to tak. Część z tych linii będzie można poprzebudowywać, bo jak możemy się domyśleć, to chyba będzie inaczej działać za chwilę. Wiesz, wybórzmy sobie tutaj to. To wybórzmy. Okej, okay, i tego nie możemy póki co wyburzyć, dobra. Co to jest? Czekaj. Schronisko nacielskie, dobra, to sobie zostawmy, już niech będzie. Ścieżki i kładki, dobra, można, że już niech będą. Natomiast najważniejsze, drzewa. Tutaj i tak są teraz tutaj już wrakami. Możemy sobie spokojnie teraz wszystkich wyburzyć. Słyszycie ten dźwięk? To jest wspaniały dźwięk. Wyburzanie. Niszczenie. Marzeń. O, ale przyjemna. Dobra, wybórzmy sobie tutaj jeszcze trochę tego totowiska. Tutaj te budynki też można wyburzyć. Wiem, że teraz nie chcą się pojawiać nowe budynki, ale dobra. No, z taką przestrzenią my tu będziemy teraz grać. No, czekaj. Trochę jeszcze drzewek. To też można w sumie wyburzyć. Dobra, wybórzmy w sumie trochę tych ścieżek jeszcze. No i drzewka, które tutaj jest ich strasznie dużo, a ponieważ ich tutaj teraz jeszcze zbytnio nie widać, bo już się wszystkie spaliły, to jest jeszcze lepiej przy ich wyburzaniu. O, dobra, tutaj widzę, ale rządki. Dobra, zmieniając temat, przejdźmy do naszych pociągów. A mianowicie, tu będą nasze ciągi i tu będzie nasza odpowiednia nowa, jedna z nowych z tych stacji, czyli coś takiego. Tylko, że jest problem. Tak! Ma tu też własną stację metra, więc będziemy mogli tutaj jeszcze pokręcić z tymi stacjami metra, żeby to zupełnie inaczej wyglądało niż to wygląda teraz. Ale tak, ponieważ pierwsze co widzę, to już jest problem z właśnie metrem, to my go sobie tutaj wyburzmy trochę kawałek. Bo ja jednak bym tutaj chciał to wstawić tak jak ja to chcę, a nie tak jak gra by to poprosiła o mnie. Dobrze, to jest to zrobione. Tak, te stacje metra są dosyć blisko, ale dobra, już mniejsza z tym. Jak to będzie tutaj wyglądać? Nie wiem. Póki co na razie będziesz omijać tę stację metra. Później się zastanowimy, jak tutaj puścić te pociągi. Przez ciebie. Dobra. Tak, jest tutaj kolej jednoszynowa, która to też ta linia będzie tutaj teraz podłączona, ale tym oczywiście za chwilę. Najpierw zajmiemy się naszymi głównymi pociągami, które tutaj kursują, czyli kolej naziemna zwykła, proszę bardzo. Będzie sobie tutaj tak. Ponieważ tutaj jest dużo torowisk. Mamy 3 tory, 2 do środka i 1 poza. No i widzę, że jest całkiem i że całkiem ładnie się tutaj wszystko poskręca. Całkiem ładnie. To mało powiedziane, jest idealnie tutaj się wszystko poskleja, z tego co nawet widzę. O, dokładnie. Tutaj sobie ty zjedziesz w dół i w dół. Dobra, to jest ładnie. Nie będzie, bo mamy drogę. Ale możemy ponegocjować z drogą z kolei. Czy dużo ludzi korzysta z tej drogi? Pokaż mi to. Dzisiejszy odcinek będzie trochę dłuższy. Ja już to wam z góry mówię. A timelapse może trochę krótszy. Nie wiem. Nie wiem. Nie wypowiem się na temat rzeczy, których kompletnie teraz nie wiem. Czyli timelapse.
Lemat, tak. Jedziesz sobie dotąd, jedziesz sobie tu. No i tutaj po tym fragmencie gdzieś tu będą musiały się te obydwa torowiska zjechać. O, dokładnie, tylko tu jest problem. Tylko tu jest lekki problem i to jest problem oczywiście nie z czym innym jak z tym, co się dzieje pod spodem. Dobra, jeżeli to tak podłączymy sobie wszystko i teraz tą autostradę jakimś cudem tutaj udobruchamy i się tutaj pojawi jak była wcześniej lub nawet troszeczkę inaczej, to byłoby naprawdę fajnie. Czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Wyłączmy linie pomocnicze, wyłączmy wszystko. Poza nie to. Kurde. Czekaj. To włącz i to włącz. Dobra. To jest dobrze. I czekaj, jeżeli teraz byśmy sobie zrobili, że ta droga jedzie, no powiedzmy jakoś tak. O, dobra, to w ten sposób mi to pójdzie. Z kolei z tej strony, jeżeli. Nie, nie. Będziesz jechać w ten sposób, to ty tu i tak w żaden sposób nie będziesz chciał przejechać. Kurczę. Możliwe, że zrobiliśmy taki tutaj trik, że trzeba będzie pojechać inną stroną. No dobra, czy tędy tą autostradą? To chyba nikt tu aż tak bardzo nie będzie marudzić nawet na to. Z tego co widzę. Tak. I to jest chyba najlepsza opcja. Z tego co widzę, nawet mogę tutaj trochę pokręcić. O, dokładnie. I zrobić coś takiego. Coś takiego. I tu ulepszyć to do 4 pasów, abyście mogli sobie wybrać gdzie, co i jak kto naprawdę bardzo pragnie pojechać. Tak, oczywiście nasze kierunki tutaj, te ścieżki i tak dalej się pozmieniały. Dobra, ale najważniejsze to tak, tutaj mamy wyłączone, z drugiej strony już tak pięknie nie jest. Nie wygląda. Tak, włączmy linie pomocnicze. Tutaj, tu się przydadzą. Ponieważ musisz dojechać ty, raz tu. Dwa ty. Słonego to jest ciekawe, że tak nad tymi tunelami się tutaj udaje to wyrobić. A nie, całkiem ładnie nawet tutaj to wjeżdża. Dobra, to w ten sposób, to mam powiedzmy, że mamy obrobione. Teraz tak. Dwie nitki, które tutaj jeździły. Czyli mamy tą nitkę i tak. I tą nitkę. Proszę bardzo. Możesz się z tego korzystać. Właściwie to chyba wszystko zrobiliśmy poza ścieżkami. Tak, i teraz z drugiej strony zobaczcie, mamy tutaj tyle wolnej przestrzeni. Nie, proszę nie. Tylko nie mów mi, że mogłem spełnić swoje najskrzyższe marzenia i postawić tu drugi ten dworzec. Dobrze. Dobrze, że nie mogę, bo widzicie, jakby to się skończyło. Mówiłam tego. Przepraszam. Dobra. Zróbmy sobie tutaj tą ścieżkę. Włączmy pozostałe funkcje. Funkcje. Matematyka. Nawet święta. Nie dałem sobie zapomnieć. Tutaj. Nie, tutaj jest dobrze. Okej, dobra, tu też jest dobrze. I tutaj sobie zrobimy lekki zjazd. Raz, dwa. I tu raz, dwa. O, dokładnie. Tak, bo tu będzie nasza kolej jednoszynowa jeździć. I wolałbym, żeby ona tutaj jeździła w miarę dobrze. A, czekaj, wyłączę jeszcze tutaj odcinki. O, dobra. No, powiedzmy, że w ten sposób powinno to całkiem zacnie jeździć. Dobra, możemy włączyć play. Pociągi nasze będą teraz tutaj zupełnie inaczej jeździć, ale to mniejsza z tym, to nas nie interesuje w danym momencie. Podłączmy sobie naszą kolej jednoszynową. Tą, co jedzie tutaj górą. Co prawda ten zakręt, jak my tutaj go zrobiliśmy, naprawdę mi się bardzo podoba. Nie, mi się podoba to, że się tu wszystko fajczy. Jak wy próbujecie? Czekajcie. Czy nasze helikoptery walczą z tym? Trzy w użyciu. To znaczy, że mamy bardzo małą flotę helikopterów. O, słyszałem helikopter. Gdzie on jest? Okej, dobra, tutaj fajczycie to. Dobra, nieważne, nie zajmujmy się tym, co teraz jest mi tutaj. Tym, co nie jest mi w danym momencie niezbędne. To tak, wracając z tego. Jakiś budynek się buduje, wow. To jest akurat bardzo dobra wiadomość. Tu sobie dajmy jedno z przejść podziemnych. Dobra, no i tutaj ci ludzie jak chodzą, tak już nie będą chodzić. Wracając do naszej kolei jednoszynowej. Tak. Ta kolej może jechać rzeczywiście prosto. Bo jakaś musi jechać prosto. O, co nie? Ona tu sobie nie przejeżdżać prosto. Natomiast ta druga
Patrzcie, wyburzyłem i zaraz się zaczęło fajczyć. To jest po prostu. To jest problem losu. Tak, tu tą stację trzeba będzie wyburzyć. Natomiast te torowisko, które jedzie tutaj, tu się zacznie wykręcać. Oczywiście też zjeżdżając powoli w dół. Powoli. O, dokładnie. I gdzieś tutaj sobie dojedzie po prostu do tego wyrówna i się razem obydwa. Aha, dobra, czekaj. Okej, dobra, rozumiem. Włącznik niepomocniczy może się przydać. Czekaj. Jeżeli ty jedziesz w ten sposób. Dobra. O, okej. Czekaj. Bo ja tu widzę, że jest jakiś rzeczywiście większy problem psychiczny. Dobra, tak, tego się akurat nie da nie wyburzyć. Dobra, ale z tym można akurat później jeszcze dogadać się. Natomiast moje pytanie brzmi, chyba tu za mały zakręt zrobiliśmy. Tak. Czekaj, zróbmy sobie tu rzeczywiście ten zakręt, jak już był przed chwilą. Raz, dwa. Schodzi w dół. Po czym wyłącz linie pomocnicze. Zjeżdżasz jeszcze. Raz, dwa, okej. Jeden zjeżdżasz. Bo jak niżej zjedziesz, to się już nie podniesiesz. Nie przejedziesz nad tunelem. Okej, dobra. Rozumiem teraz, jak to działa. Dobra, czyli tutaj stąd jedziesz na wysokości 1 i tutaj jedziesz nad dwoma tunelami, co? I bez robienia słupa. To byłoby fajne. Powiem tak, to byłoby naprawdę fajne, gdyby się udało, ale niestety się nie uda. Więc musimy sobie zrobić to w sposób leciutko gorszy, ale i tak nie najgorszy. Lekko gorszy, ale nie najgorszy. Ja to potrafię rzeczy wymyśleć. Nie potrafię w to wtrafić, ale powiedzmy. Nie, to nie jest na pewno to. Tak? No powiedzmy, że dobrze trafiłem. Dobrze, przywróćmy sobie na tę naszą ścieżkę. Nie mam do tego pojęcia, czy będzie się to dało zrobić. Powiedz, że tak. Dobrze, rozumiem, że nie chcesz tego zrobić. Ale mamy na to sposoby. Okej, dobra, nie, jednak nie w ten sposób. Czekaj. Wybórz to. I zróbmy sobie, że stąd wychodzisz tu na górę. O, dobra. I stąd tutaj się łączysz. I stąd i... Chyba, że się nie uda. Było przez chwilę. O, było... Tak, dobra, mamy to. Dobra, no i przynajmniej sobie naszą linię tutaj kolei jednoszynowej i kończymy dzisiejszy odcinek. Czyli to, przeciągnij gdzie? Tutaj. Żebym przeciągnął? Przeciągasz to tu. Okej. Wyburzasz to. Tak, bo teraz mam już to jest kompletnie potrzebne. I tu będzie się mógł wybudować nasz jakiś tam pseudo-handel i tego typu różne rzeczy. Ogólnie tutaj teraz wszędzie się będzie mógł budować handel. Dobra, to sądzę, że jest zrobione. Obsługujesz pociągi zewnętrzne, więc jest dobrze. Jak pociągi będą reagować na twoją obecność teraz tutaj, to nie wiem. I też nie mam żadnego pojęcia, czemu to tak dużo wyjdzie. Gdzie wyjdziecie? Przecież do metra to chyba raczej wątku, bo tutaj metro nie ma stacji. Tego spamiętam. Czekaj. Czy się postawiła jakaś linia metra tutaj z przejeżdża? Nie. Linie metra tutaj, żeby... Jakoś tutaj z tego korzystały? Czekaj. Tutaj jest trochę dużo tych linii rzeczywiście. Możemy przepuścić tutaj jeszcze żółtą. A jak jest tutaj z liniami? I tutaj są jeszcze trzy linie. Możemy teoretycznie przeciągnąć ta fioletowa skąd jedzie? Też skąd. Dobra, nad tym się zastanowimy jeszcze w kolejnym odcinku, aby to całkiem ładnie działało. Z tego co ja teraz tu już widzę, to już jest naprawdę całkiem ładny ruch. Ładnie, jedzie już. Już jedzie, pokaż. Pokaż zaufanie do nas. No, powiedzmy, że parę osób... Tutaj się to na pewno będą szybko zapełniać, bo wszyscy wiemy, co tutaj jest. A dokładnie. Tłumy ludzi. Patrzcie, oni wszyscy idą tutaj. 58. 63, podjechała akurat kolejka, więc zaraz wszystkich ich zabierze. Ale się to... Nie, ona już pojechała. 112, 120.
Tempo wchodzenia tutaj ludzi na tę stację jest naprawdę wspaniałe. Więc jeżeli bym miał mówić, która linia kolei jednoszynowej będzie nam zarabiać, to bym powiedział, że to jest ta, bo żadnej poza tym jeszcze innej nie mamy. Ale mniejsza z tym. Tutaj mamy też kolej jednoszynową i ją podłączymy sobie może w kolejnym odcinku właśnie z tym naszym tutejszym terminalem, aby to był jakiś taki łącznik tutaj tych dwóch dzielnic i stąd może jeszcze na lotnisko sobie pociągniemy. Taki mam pomysł, żeby tutaj nie było tych pociągów, bo one tutaj też nie są trochę najlepszym rozwiązaniem, ale mniejsza z tym. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Czekajcie, zerknijmy sobie jeszcze na koniec tylko w budżecie, czy rzeczywiście... No, spłać porażeczkę. Świetny pomysł. Zarabiamy dużo na kolei jednoszynowej. Rzeczywiście dużo zarabiamy. Zobaczcie, to jest jedna linia. Zarabiamy na niej $1000. Ma jeszcze tam jedną stację, co prawda, po środku. Z tramwajów 2000. Z taksówek zarabiamy. Łopanie. 1000. Samolotów prawie 3000. Ze statków no to mało, bo nie mamy stosów. Wiecie, promów. Pociągów 5000. Z metra 7000. Ej. To jest naprawdę ładnie. Z autobusów nawet zdajemy 1500, 7500 zdajemy. No i oczywiście wydajemy na to wszystko bardzo, bardzo duże, bo aż 214 tysięcy. A tego zdajemy 21 tysięcy. Dobra, mniejsze z tym. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, możecie zostawić w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Ja was pozostanę oczywiście z końcowym timelapsem. O, czekajcie, jeszcze się pali, jeszcze się... No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!